Szok i niedowierzanie. Jasnowidz Jaskowski wskazuje, kto zamordował 9-miesięczną Blankę z Olecka. Nieprawdopodobna historia. Jasnowidz wskazuje precyzyjnie, kto zamordował 9-miesięczną Blankę z Olecka. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jak dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, może przypomnę tak naprawdę historię, o co chodzi w całej tej historii. 21 czerwca w okolicach godziny wieczornych tak naprawdę został poinformowany tutaj oficer, tak dyżurny na policji, że znajdują się zwłoki dziecka w jednym z tutaj domów, po czym praktycznie policja udała się w to miejsce i rzeczywiście tam zostały znalezione zwłoki 9-miesięcznego dziecka, dziewczynki Blanki. Szokujący tak naprawdę widok zastali tutaj policjanci. Ja tylko przytoczę chociażby fragment, co Fakt pisze na temat miejsca praktycznie tego zdarzenia, czy po prostu jakie obrażenia miała ta dziewczynka. Wyniki sekcji zwłok dziewczynki są po prostu wstrząsające. Na jej ciałku nie było miejsca, które nie nosiłoby śladów katowania. Miała również porozrywane narządy płciowe. Wyobrażacie sobie, narządy płciowe, 9-miesięczne dziecko. Miała po prostu porozrywane narządy płciowe. No i teraz została praktycznie o to, zostały podejrzane dwie osoby, a więc matka Blanki, Anna W., 37 lat, oraz jej konkubent Grzegorz W., 45 lat, i ojciec tutaj dziecka, tak? Tam się pojawiały też inne osoby, praktycznie w tle też pewien mężczyzna, który przyjeżdża praktycznie do tej kobiety, który był widziany przez mieszkańców, bo tutaj trzeba pamiętać, że ta miejscowość nie jest wielka, to jest miejscowość, która ma 16 tysięcy mieszkańców, czyli na dobrą sprawę, no wszyscy praktycznie tam się znają, przynajmniej z widzenia. No i oczywiście tutaj został Jasnowidz Jackowski zapytany w tej sprawie, kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za śmierć tego dziecka. Jasnowidz powiedział wprost, tak, że on nie chce powiedzieć tutaj, czy nie chce po prostu, nie chce wskazywać palcem z imienia, nazwiska, tylko powiedział, że tutaj za śmierć tej dziewczynki odpowiedzialna jest kobieta. Jest odpowiedzialna kobieta, tak? I tutaj Jasnowidz mówi w ten sposób, nie chce rzucać winy konkretnie na matkę, po prostu mówi, że w tej sprawie winna jest kobieta. Mało tego, Jasnowidz Jackowski mówi, że ta kobieta, że po prostu to dziecko miało już wcześniej ślady obrażeń, musiało być po prostu wcześniej bita albo w jakiś sposób maltretowane. Tutaj warto wspomnieć, że jeśli chodzi o to dziecko, to tam była historia tego typu, praktycznie do całego tego zdarzenia doszło w czerwcu 2019 roku, natomiast w listopadzie 2018 roku policja przyjechała tam na interwencję rodzinną, tak, została po prostu wezwana policja i rzeczywiście wtedy została założona, tak, tutaj kartoteka specjalna, tak, jeśli chodzi o tą rodzinę, i też po prostu sprawa została zgłoszona, tak, do odpowiedniej instytucji, jeśli chodzi o to dziecko. Ostatecznie to dziecko zostało później zabrane matce, tak, ale zostało później, później to dziecko wróciło praktycznie w marcu 2019 roku. No i też tam po praktycznie trwa śledztwo, sprawdzanie, czy służby tutaj gdzieś nie dopełniło, tak, czy nie popełniły gdzieś po prostu błędu, opieka społeczna i tak dalej. No ale to już jest jakby inna sprawa. Natomiast Jasnowidz mówi w ten sposób, że tutaj ze sprawcą tego morderstwa tego dziecka jest kobieta, tak? To jest szokująca sprawa, no bo były takie sprawy, gdzie doszło w Polsce, no to, w ogóle, to są straszne w ogóle sprawy, tak? Morderstwo niemowlaka, takiego małego dziecka, ale były takie sprawy, gdzie tych najczęściej taki po prostu tego dokonywał jakby mężczyzna, tak? Natomiast tutaj szokujące, bo to praktycznie tego miałaby dokonać kobieta. No i Jasnowidz mówi, że to mogło być związane właśnie z pewnymi problemami tej oprawcy, tak, tej kobiety, która była oprawcą, problemy właśnie z uzależnieniami, że ona nie kontrolowała swojej złości, jakichś napadów, agresji i tak dalej, i właśnie w takim ataku, w takim szale dokonała tej zbrodni właśnie na tej dziewczynce malutkiej, 9-miesięcznej. Natomiast tutaj Jasnowidz mówi, że praktycznie tutaj tego dokonała sama kobieta,
bez udziału tutaj mężczyzny. Natomiast tutaj wcześniej u tej kobiety było dwóch młodych mężczyzn. Tak Jasnowidz właśnie powiedział, że wcześniej u tej kobiety było dwóch młodych mężczyzn. No i według Jasnowidza jakiś mężczyzna po prostu zorientował się, jeśli chodzi o całą tą sprawę, opuścił praktycznie dom, no i następnie została poinformowana praktycznie służby tutaj, tak, policja i tak dalej, że te zwłoki tego dziecka właśnie się znajdują. No nieprawdopodobna absolutnie tutaj sytuacja, jeśli chodzi o całe to praktycznie zdarzenie. No i teraz zobaczmy sobie, co mówi na przykład tutaj wiceprezes Sądu Rejonowego w Olecku, Agnieszka Węglicka-Bogdan, na temat całego tego zdarzenia. Spotykał się z mamą, bo tutaj warto wspomnieć także o tym, że tam się pojawił też mężczyzna, który zostawał na noc w białym właśnie SUV-ie, którego mieszkańcy widzieli. No i to właśnie tutaj mówi właśnie Agnieszka Węglicka-Bogdan, wiceprezes Sądu Rejonowego w Olecku. Spotykał się z mamą dziecka z dużą częstotliwością i nie stwierdził żadnych oznak przemocy. Dziecko rozwijało się prawidłowo i widać, że matce zależało, żeby córka pozostała pod jej opieką. Matka rozpoczęła też terapię odwykową. Była pod stałą opieką terapeuty od uzależnień i lekarza psychiatry. W mieszkaniu nie było śladów libacji. Kurator nie widział też, żeby matka zaniedbywała obowiązki rodzicielskie. Tak tu mówi właśnie przedstawicielka sądu a propos kuratora, który odwiedzał po prostu tą matkę i sytuacji, w której się znajdowała. Natomiast też oświadczenie z komendanta Krzysztofa Wasyńczuka, rzecznika komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, uprzejmie informuje, że to z inicjatywy policji dziecko w listopadzie ubiegłego roku zostało odebrane rodzicom. Związane było to z podejmowanymi interwencjami w stosunku do rodziców dziewczynki oraz okolicznościami, w jakich do nich dochodziło. O sytuacji informowaliśmy zarówno sąd, jak i inne instytucje. Policja nie otrzymała informacji, że decyzją sądu dziecko wróciło do rodziców. Nie znamy uzasadnienia tej decyzji, jednakże w ostatnim czasie nie było zgłaszanych interwencji policyjnych w stosunku do tej rodziny, tak właśnie powiedział. Czyli policja tutaj tak zajęła się tą sprawą w listopadzie, później to dziecko zostało zabrane. No ale już policja straciła tak naprawdę z horyzontu tak tą sprawę, nie została potem policja poinformowana, że to dziecko zostało znów trafiło do tej matki. No właśnie, tutaj trzeba pamiętać, że oczywiście na końcu to werdykt wyda sąd, tak, no nie możemy tutaj oceniać. Natomiast Jasnowidz mówi, że według jego tak naprawdę tutaj poczucia, tak, jego przeczucia jako Jasnowidza, no trzeba pamiętać, no każdą sprawę należy zweryfikować, sprawdzić, ocenić na podstawie dowodów i tak dalej. Natomiast tutaj Jasnowidz mówi na podstawie jego wizji, tak, na podstawie jego przeświadczenia, tutaj to według mnie sprawcą jest kobieta, tak, sprawcą jest kobieta. Tam była sytuacja tego typu, że nawet został zatrzymany ojciec tego dziecka, 45-letni, on pracuje chyba tam po prostu w publicznej miejscowości, już nie pamiętam, w młynie chyba, tak. Natomiast został on zatrzymany, później został wypuszczony praktycznie z aresztu. Były też obawy takie o to, żeby mataczył. Nie zostały mu przedstawione dowody. Tutaj była pozytywna tak naprawdę opinia dotycząca tego ojca tego dziecka. Ten ojciec dziecka nie mieszkał z tą matką tego dziecka. Pracował, płacił alimenty, przyjeżdżał co jakiś czas, zrobił zakupy dla tej rodziny. Miał dobrą opinię. Także tutaj no, jest wielki znak zapytania, kto tak naprawdę jest sprawcą całego tego zdarzenia. Napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie. Jestem ciekaw waszej opinii. Co sądzicie właśnie na temat całego tego zdarzenia. No rzecz niebywała, tak? No ale też pamiętajmy, że osoby, które mają jakieś problemy z alkoholem czy z narkotykami, mają zupełnie inny po prostu stan świadomości, tak? My często na przykład gdzieś patrzymy na jakieś sprawy morderstwa i tak dalej, natomiast no nie można porównywać tak naprawdę człowieka, który nie bierze narkotyków czy nie ma problemu z alkoholem, z człowiekiem uzależnionym. Zupełnie się zmienia po prostu sposób myślenia, postrzegania świata, percepcja i tak dalej. Ja też nie mówię, że tu jest matka odpowiedzialna za to, czy wina, absolutnie, tak? Natomiast mówię po prostu, w jaki sposób wpływają tutaj używki na funkcjonowanie, bo tutaj no, dziwna była sprawa, że praktycznie to dziecko zostało zabrane od matki, tak? No, z reguły matki walczą jak te lwice, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach, że to jest ich dziecko i tak dalej. No to jest rzecz kuriozalna, przecież każdy z nas po prostu widział w rodzinach, tak? Widzieliśmy małe dzieci, no to te matki opiekowały się, były troskliwe, wystarczy wyjść na ulicę, pójść na zakupy gdzieś, czy w autobusie, w tramwaju, widać wszędzie te matki,
matki, które się opiekują tymi dziećmi, no to jest szokujące tak naprawdę, że były tam jakiekolwiek zaniedbania, że praktycznie tutaj sąd zdecydował się, no musiały być naprawdę ku temu przesłanki, podstawy, że dziecko to zostało zabrane, a później to dziecko znów wróciło, tak, do właśnie tej kobiety, do tej kobiety. Tu warto wspomnieć, że ta kobieta miała też po prostu inne dzieci z dwoma poprzednimi partnerami, tak. Ten partner, z którym miała tą właśnie Blankę, to był trzeci jej partner, miała jeszcze dwóch poprzednich partnerów, z którymi też miała po prostu dzieci. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grzyw dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No jest straszna tragedia, naprawdę tutaj no przerażające są śmierci małych dzieci. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.